Powiem ci, no prolog tak, no fajna rzecz, nie, kapitalnie, że to w końcu zrobili, bo jest to taka atrakcja i dla kibiców, jest to na pewno jakieś tam promowanie miasta. My się też cieszymy, no bo wiadomo, nie, jeszcze tym bardziej, że nie musimy się spinać przy tym, także traktujemy to jako fajną zabawę. Odcinki są po prostu piękne, nie? Na rajd Barbórki w ogóle ma najlepsze odcinki chyba z wszystkich rajdów. Na pewno tu RO, a myślę, że nawet w Mistrzostwach Polski, nie? Także jest co jechać, nie? Fajne. Na pewno powalczymy, no. Auto przygotowane, wszystko jest w porządku, także. W takim razie powodzenia. Załoga numer 212, kolejni uczestnicy Super Kajotesu, Janusz Stebel, Michał Baron. Już jest pełna koncentracja i pełna gotowość do maksymalnego ataku na nosaku? Tak, jak najbardziej. Tak, zawsze. Trzeba od początku. Która partia tutaj waszym zdaniem jest najtrudniejsza? Ekspert, no. A tutaj w Cieszynie? Fragmenty na kostce? To wszystko fajnie, lubimy się tak bawić. Doświadczeni w Super Kajotesach. 212. Thank you.
Warunki były zmienne i ciężkie, można powiedzieć, bo pierwsza taka mżawka, potem zaczęło naprawdę padać i naprawdę było trzeba pilnować się. Tak zmienne asfalty, po prostu jeden jest bardziej szorstki, drugi gładziutki, także naprawdę warunki były ciężkie, były, no właśnie widać to po tych załogach, które gdzieś tam po rowach polatywały. Ale ogólnie fajnie, nie? Piękny rajd, no szkoda, że po prostu odwołane te odcinki były, bo byłoby jeszcze lepiej, jeszcze więcej emocji, jeszcze więcej ścigania, no ale prawdopodobnie skończyliśmy na podium, także jest dobrze. No, cieszy mnie to bardzo, bo to mi się marzyło, no, żeby w Barbórce wystartować. A to jest 212 numerem startowym. Janusz Stebel, Michał Baron. Zapraszamy, chodźcie sobie zrobić zdjęcie, pokazać się na rampie Cieszynki. Odcinki były dobrze dobrane, bo załoga uśmiechnięta, zadowolona. Gratulujemy wam tego, że jesteście na mecie. Mamy nadzieję, że również będziecie zadowoleni. Don't listen, you just walk away.